Czujecie? Pachnie jak pyszny kebab, ale nie, to mój posiłek przedtreningowy. Posiłek bardzo prosty, pełnowartościowy, smaczny, no i oczywiście zdrowy. Mam tutaj 150 g ryżu, 150 g kurczaka, około 50 g oliwek, oliwy z oliwek, około 20 g, fasolka dla smaku i dla oczywiście lepszego trawienia, no i orzechy, które pełnią funkcję podbicia kalorii, no i dodatkowo jako walory smakowe sprawdzają się tutaj bardzo dobrze. Taki posiłek aktualnie wsuwam około 2 godzin przed treningiem, bo wtedy akurat wracam z pracy, no i na trasie sobie go jem, przyjeżdżam do domu i prawie mam te 2 godzinki, aż do rozpoczęcia treningu. A skoro o treningu mowa, no to nie przedłużając, lecimy właśnie zrobić plecy. Dobrze mieć dobre granie na siłowni. Miała być rozgrzewka, ale zapomniałem, że jestem teraz tak słaby, że jest to seria gówna, rany boskie. Ja wiosłowałem kiedyś 200 kg na 6 razy. No, spory ubytek siły, ale waga za to kilogram do przodu. Względem tego, co było w tamtym tygodniu, wtedy miałem 83 i chyba 4 albo pół kilograma, coś takiego, nadczo, a dzisiaj tydzień później 84,7, więc spoko, fajnie, no ale zacząłem w sumie trochę więcej jeść, szczególnie po pracy, kiedy wracam, to sobie wsunę jakiś większy posiłek, no i automatycznie już kilogram więcej, więc jeszcze jakieś 6-7 kg i będę zadowolony. Coś mnie choróbsko rozkłada, już mnie któryś dzień kicha, dzisiaj kurde smary tak z nosa leciały. Ale ja, o ile nie mam wysokiej gorączki, nic fizycznie mnie nie boli, to wtedy trenuję. To wtedy trenuję i nic złego nigdy się nie dzieje, a właśnie odpuszczam sobie trening, kiedy no czuję, że coś wewnątrz się gorszego dzieje. A w tym ćwiczeniu, czyli w podciąganiu, o, jak widzicie, mam takie dwa, można powiedzieć, typy ćwiczeń. Ćwiczenia, które robię w horyzontalnej płaszczyźnie, a także ćwiczenia, które robię w wertykalnej płaszczyźnie. To jest dopiero drugie ćwiczenie. Zaraz zobaczycie trójkę i czwórkę i będą właśnie w podobnej zasadzie. W podciąganiu nie dowieszam dodatkowego ciężaru, bo po prostu mnie teraz na tyle nie ma. Ale tutaj mam taką zasadę, że nieważne, czy zrobię 3 czy 6 serii, liczy się dla mnie wynik 30 powtórzeń w tym ćwiczeniu. Więc w pierwszej zrobiłem 8, potem 6, potem 6, no i mam już 20, więc teraz zrobię pewnie 6 również, bo zrobię sobie dłuższą przerwę. No i później nie będę robił tych 4, wiadomo, żeby nie zaniżać serii, tylko już zrobię więcej. No i na następnym treningu będę sobie mógł włożyć do kieszeni, czy tam gdzie złapać w nogach krążek 1,5 kg, no i już znowu z większym obciążeniem wykonać tą założoną liczbę powtórzeń. I to jest właśnie metoda, no popularna zresztą, progressive overload, czyli polega ona na tym, że z treningu na trening zwiększamy nasze bodźce, którymi atakujemy nasze mięśnie. Może to być robione poprzez dodanie liczby powtórzeń, bądź dodanie po prostu ciężaru, a może też być zwolnienie tempa, przykładowo w fazie negatywnej. Już to będzie skutkowało tym, że nasze mięśnie będą, jak sama nazwa wskazuje, coraz mocniej przyładowywane. I taką zasadą się właśnie kieruję podczas moich treningów i zawsze na niej bazowałem, no i przynosiła najlepsze efekty. Nie ma co mówić, przynosiła najlepsze efekty. Teraz zabieram się za przedostatnią serię, dłuższa przerwa była, więc ATP na pewno solidnie zregenerowane, więc 6 powtórzeń powinno pyknąć bez problemu. I ostatni, tego ostatniego już nie liczę, bo było brzydkie, więc zrobiłem 6. Jeszcze jedno i lecimy do kolejnego ćwiczenia horyzontalnego. Ćwiczenie numer 3,
podobnie jak pierwsze, również robione w sposób horyzontalny. Tutaj mamy przyciąganie drążka z chwytem neutralnym, młotkowym do klatki. Robię to właśnie w taki sposób wysoki. Powiosowanie robię bardziej do brzucha, więc tutaj chcę mocniej zaangażować mój środek, moje mięśnie czworoboczne, właśnie tą część tutaj taką pomiędzy łopatkową. I w ten sposób, kiedy to robię, mogę sobie to bardzo fajnie dopiąć i ta część pleców właśnie wtedy korzysta. Dodatkowo mam tutaj naprawdę fajne rozciągnięcie, bo mam pełen zakres ruchu, a to właśnie sobie cenię. I takie trzecie ćwiczonko, tak to wychodzi. Tutaj robię sobie 3 serie od 12 do 15, w zależności od tego, jaki sobie założę ciężar. Dzisiaj założyłem trochę większy ciężar, więc kończę serię na 12 powtórzeniach i to jest już takie bardzo bliskie upadku mięśniowego. No i na następnym treningu zostanę na tym samym obciążeniu, tak aby wymaksować tą liczbę powtórzeń, jaką mam założoną, czyli 15. I kiedy sobie wymaksuję już te 15 z powtórzeń w 3 seriach, dorzucę sobie sztabę, więc przeskoczę z 52,5 na 60 kg. No i znowu będę walczył z pewnie 12-13 powtórzeniami, ażeby dojść do 15. I tak dzięki temu mam zapewnione przez bardzo długi czas progres, jaki robię w tak naprawdę każdym ćwiczeniu, w którym stosuję tą metodę treningową. O, patrzcie jak to dobrze mieć gumową podłogę. Strąciłem nogą przez przypadek butelkę. No i teraz wystarczy wziąć trochę papieru, trochę więcej papieru i podłoga jak nowa, przy okazji umyta. I czwóreczka, ściąganie drążka wyciągu górnego pod chwytem. No ciężar jest tutaj śmiesznie mały, jak widzicie, ale pracuję tutaj bardzo dokładnie i technicznie. Tutaj ściągam drążek pod klatkę, bo chcę zaangażować jak najmocniej moją dolną część mięśnia najszerszego, bo u mnie przyczepy zaczynają się dosyć wysoko i przez to ta fałka nie jest tak dobrze widoczna, a zawsze ćwiczeniami można to delikatnie poprawić i dobudować mięśnia właśnie w tym obszarze, gdzie go najbardziej brakuje. I potem ta fałeczka będzie bardziej wyrazista. No i plecy bardziej mięsiste, a na tym mi tutaj zależy. To jest czwarte ćwiczenie i można powiedzieć ostatnie, ale jeszcze nie zapominam o szruksach, bo szyjka i kaptury, jak są fajnie zrobione, to dobrze wyglądają. I tutaj sobie zmieniam. Raz robię na sztandze, raz na hantlach. Ostatnio robiłem na hantlach, więc teraz skakujemy na sztangę. I tutaj już za bardzo nie przedłużając, bo jestem już na treningu godzina 40, a jeszcze tutaj właśnie barki, 2 ćwiczenia na biceps, więc zejdzie no dobre i 2 godziny, no ale tak to jest, jak się nagrywa, więc docencie troszeczkę, wbijając łapeczkę, subskrypcję, no i może komentarz, będzie mi bardzo miło jako małemu YouTube'owemu twórcy. Dzięki za to. No, a teraz tak, pierwsze i właściwie jedyne dzisiaj ćwiczenie na tył barku. Ściąganie linek wyciągu górnego. Robię to w takiej formie. Ona mi najbardziej pasuje, najbardziej sprzyja i uważam, że jest najlepsza. Więc lecimy tutaj 3 serie z no, całkiem fajnym ciężarem, bo akurat w tym ćwiczeniu moje bareczki są dosyć silne. A teraz od razu składam sobie zestaw, w którym będę robił 2 kolejne ćwiczenia na biceps. Pierwsze ćwiczenie na bicka robię na ławie, lekki skosik, nie wiem, tak na oko, ze 35-40 stopni. Ćwiczenie robione na hantelkach, bardzo, bardzo fajne ćwiczenie swoją drogą. Jest to jedno z tych ćwiczeń, które zapewnia bicepsom jedno z największych zakresów ruchu, bo tutaj zakres w dolnej fazie ruchu jest tak naprawdę maksymalny. Fajną opcją jest też zrobienie czegoś takiego na modlitewniku, ale nie mam tutaj modlitewnika, więc robię to tutaj
No, skurcz, napięcie tutaj jest genialne, no a rozciągnięcie jeszcze lepsze. Zresztą sami zobaczcie, maksymalne rozciągnięcie. I skurcz również. Kurde, lekkie. Ostatnio jak robiłem to samym ciężarem, to było to zdecydowanie cięższe. No i też wiecie, nie robię tego tutaj tak blisko ciała, tylko robię sobie kąt rozwarty i uginam właśnie w takim polu. Daje mi to jeszcze mocniejsze rozciągnięcie bicepsów. Jednak już nie jest takie lekkie, jak się wydawało na początku. To jest właśnie magia robienia dokładnych powtórzeń w pełnym zakresie ruchu. O! Wow, aż mi zmrowiło łapy. Kurde, ale się roznosi pompa. Bardzo, bardzo miłe uczucie. Pompa, prawdziwa, elegancka pompa. I to jest drugie ćwiczenie, które robię na bicep sika, a także na moje chude przedramię. Jeszcze sobie planuję tą taką maszynkę kupić, wiecie, do zwijania, odwijania, bo jednak fajnie mieć duże przedramię. No, taki zestaw. Tutaj sobie zrobię jeszcze tego dwie seryjki. No i mamy finito, finito mojego dzisiejszego treningu. Fajnie wyszło, bardzo przyjemnie. Jest to trzeci trening w tygodniu. Jestem bardzo zadowolony, bo tak naprawdę od miesięcy nie miałem trzech treningów w tygodniu. Więc fajnie, fajnie. Ewidentnie wracam na właściwe tory. Więc waga rośnie, ilość treningów również rośnie, a to oznacza, że chyba będzie dobrze. Mamy to, cały trening zrobiony. No, chwilkę ponad 2 godziny dzisiaj zeszło, ale fajnie, bardzo, bardzo przyjemnie. Nie chciało się, zamułka była, no tutaj od razu widzicie radość. Dobrze się zmęczyć w ten właśnie sposób. Dzięki za oglądanie, wbijcie jakiegoś suba, będzie miło. Widzimy się następnym razem, hej.